Tutaj ta ziemia, szczególnie przy tym pomniku, wymaga wspomnienia. Wspomnienia swojej wspaniałej, patriotycznej przeszłości, ale też patriotyzmu, którym tętni dzisiaj. Ja to bardzo wyraźnie tutaj odczuwam, kiedy jestem na takich terenach jak ten, który jeszcze przed I wojną światową bardzo mocno dbało o budowę postaw patriotycznych. Tutaj Polska Organizacja Wojskowa budował pióro, pseudonim Semp, i bardzo duża aktywność młodych ludzi z tego terenu zaznaczyła się podczas wojny polsko-bolszewickiej, o której rozmawialiśmy dzisiaj z panem ministrem. Później lata II wojny światowej i najdłużej utrzymująca się konspiracja. Ale dzisiaj pięknie rozwijająca się gmina, gmina, która jest gminą rolniczą. I w tym kontekście warto podkreślić kilka spraw. Otóż nie brakowało takich, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, którzy bali się o polskie rolnictwo. Słusznie, każdy miał prawo się bać, co z nami będzie, prawda? Rolnicy francuscy, rolnicy niemieccy, dofinansowani, dokapitalizowani. Dzisiaj serce rośnie, kiedy jeździ się po gospodarstwach, rozmawia się z gospodarzami, z rolnikami, którzy pokazują swoje maszyny, pokazują swoje uprawy, swoje hodowle. To są coraz bardziej nowoczesne gospodarstwa. Takie, jakich chcemy w Polsce jak najwięcej. Bo przy tej pandemii koronawirusa polskie rolnictwo też było tym, które stało na straży bezpieczeństwa żywnościowego. I z tego nie tylko się trzeba cieszyć, z tego jesteśmy bardzo dumni. Dziękujemy wam, polscy rolnicy, że byliście dla nas podporą, bezpieczeństwem wszystkich Polaków, całego społeczeństwa, że półki na krótko tylko bywały puste na początku pandemii i zaraz potem z powrotem się wypełniały polskimi produktami rolnymi. Dzisiaj polscy rolnicy podbijają Europę. Ba, coraz częściej wychodzą poza Europę z polskimi produktami. To wielka radość, to wielka duma, ale też wielkie zobowiązanie po naszej stronie, po stronie rządu polskiego. I to, co podkreśla pan prezydent Andrzej Duda, że jest ogromna szansa na to, że w najbliższych kwartałach i latach, ale najbliższych już kwartałach i latach, będzie wyraźne wyrównywanie poziomu dopłat dla rolników w porównaniu do dopłat, które otrzymują rolnicy w zachodniej Europie. I na potwierdzenie tych słów mogę tylko podkreślić to, co już z panem prezydentem Dudą do tej pory wywalczyliśmy. Była o tym mowa 2 tygodnie temu, czyli Europejski Fundusz Odbudowy. W ramach tego Europejskiego Funduszu Odbudowy nikt się nie spodziewał jeszcze 2 miesiące temu, a tam już są dodatkowe środki, kilka miliardów euro, co najmniej 3 miliardy euro na program rozwoju obszarów wiejskich, na dodatkowe dopłaty, po prostu na tereny wiejskie dla rolników. I my na pewno z tego będziemy mogli skorzystać dla szybszego wyrównania dopłat dla rolników. To jest nasze zobowiązanie, zobowiązanie pana prezydenta Andrzeja Dudy i na pewno będziemy mogli doprowadzić do tego, że te dopłaty w najbliższych latach się wyrównają. Ale szanowni państwo, chcę podkreślić także, że polska żywność, żywność ekologiczna, jedna z najzdrowszych w Europie, zyskuje uznanie bardzo wielu państw europejskich. I będziemy dlatego wspierać eksport polskiej żywności, żeby polscy rolnicy ze Zbuczyna, z takich gmin jak ta na wschodnim Mazowszu, wschodniej części województwa mazowieckiego, żeby one były dowartościowane, żeby były wspierane przez państwo polskie poprzez inwestycje w meliorację, irygację, poprzez inwestycje w retencję, małą retencję, większą retencję. To, co pokazujemy, przełamanie pewnej niemożności, że inwestycje, które były zapuszczone przez 20 lat, dosłownie, jak ta w Malczycach, którą niedawno odwiedzaliśmy z panem ministrem Kubowem,
te inwestycje nie tylko ruszyły, one już są właściwie zakończone. Wielka inwestycja, próg wodny, ale też nawadnianie, gospodarka wodna, które już zostały ukończone. I pokazujemy sprawność i sprawczość działania. Tak jak tutaj też na tych terenach. Bardzo dziękuję wszystkim rolnikom za waszą wspaniałą, patriotyczną postawę, za coraz to lepsze metody, metody gospodarcze, metody hodowlane związane z uprawami roślin. I cieszę się, że polscy rolnicy nie tylko nie muszą się bać tego, czego baliśmy się 15 lat temu, kiedy o tych obawach słyszeliśmy, tych obawach, o których mówiłem, ale że polscy rolnicy podbijają Europę. Tak się będzie działo ze wsparciem państwa polskiego w najbliższych latach, w najbliższych 5-10 latach. Jestem o tym przekonany. Bardzo dziękuję wszystkim rolnikom, wszystkim mieszkańcom z Buczyna za zaproszenie tutaj do tego miejsca i chylę czoła przed naszymi bohaterami, przed żołnierzami nieznanymi i tymi znanymi z nazwiska, którzy w sprawach beznadziejnych, jak po II wojnie światowej i w sprawach, które wydawały się beznadziejne, jak po I wojnie światowej, kiedy nawała bolszewicka równo 100 lat temu zbliżała się do tego miejsca, stawili mężnie czoła i obronili wolną, suwerenną Rzeczpospolitą, którą my dzisiaj możemy dalej nieść w przyszłość i dzięki ich ofierze możemy również starać się, żeby ona była lepsza, żeby była jak najlepszym miejscem do życia. Najlepszym miejscem do życia w Europie.